Witam Was w moim barze. Dziś będziemy robić sobie jaja. No dobrze, wiele próśb miałem o likier jajeczny, eggnog bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych na Boże Narodzenie, czy też ajerkoniak w Polsce, no chyba też popularny na Wielkanoc, no i w końcu adwokat. No twierdzi się, że adwokat, czyli likier jajeczny, wymyślili Holendrzy. Ale ja jestem pewien, że Polacy już dawno ucierali z okowitą żółtka i w ten sposób też robili likier jajeczny. No tak czy siak, zostawmy to dla Holendrów. Pierwszy koktajl, który będę chciał Wam zaproponować, to jest koktajl, który się nazywa Dutch Courage, czyli holenderska odwaga. Nie duńska, holenderska. Skąd wzięło się to określenie, zresztą kultywowane przez nas również, żeby walnąć sobie dla kurażu? A wzięło się z XVII wieku, z okresu wojny 30-letniej, kiedy to Holendrzy wespół z Anglikami stali naprzeciwko wspólnych wrogów. No i jak już sędzia dawał gwizdek do ataku, to Holendrzy mówią: sekundeczka, nie spieszy się, jeszcze chwilunia, i szybciutko gęsiego do beczki, i wszyscy chochlom zaczęli ciągnąć co? Genever, czyli pierwowzór ginu. Anglikom się to tak spodobało, jeszcze jak zobaczyli potem Holendrów w akcji, że ponieśli ten zwyczaj ze sobą do Anglii. No i teraz już to zostało z nami. Dutch Courage, kochani. Do wysokiej szklanki wrzucam lód. Następnie do szklanicy. 30 mililitrów ajerkoniaczku. Ajerkoniaczek, czyli co my tam mamy w środku? No w oryginalnej recepturze było brandy, żółtka, wanilia. To się wszystko zmienia, natomiast jeżeli chcecie zrobić samemu tak jak ja zrobiłem, no to musicie zajrzeć na naszą stronę. Opis będzie pod filmem. 30 mililitrów ajerkoniaczku. Niech sobie ścieka. Mililitrów Genever. Możecie użyć normalnego ginu, naprawdę. 20 mililitrów soku cytrynowego. I w końcu 80 mililitrów soku jabłkowego. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Poszło. Odcedzam do mojej schłodzonej szklanki. Dorzucę jeszcze jedną kosteczkę lodu i do dekoracji plasterek cytrynki. I mój Dutch Courage jest gotowy. Próbujmy. Powiem Wam, że naprawdę dodaje odwagi. Kolejny to chyba najbardziej znany koktajl z użyciem adwokatu, czyli Snowball. Do szklanki z lodem wlewam, i to jest ciekawostka, bo wlewam odwrotnie niż zazwyczaj, 60 ml lemoniatki. No dobra, około 60 ml lemoniatki. 15 ml soku limonkowego. I w końcu na wierzch 40 ml mojego ajerkoniaczku. Wszystko delikatnie mieszam. Kosteczka lodu. Lodu nigdy za wiele. Zresztą o użyciu lodu i jego roztapianiu się możecie przeczytać na naszym blogu. No i do dekoracji, słuchajcie, zest z limonki z wisienką. A, miałem spróbować, przepraszam. Jajeczna lemoniatka. I w końcu ostatni koktajl, ostatni dzisiaj, który dla Was przygotuję, z adwokatem, to jest Nutty Summer, orzechowe lato.
Czasem się zastanawiam, kto wymyśla tę nazwę. Schładzam kieliszek koktajlowy. Do szklanicy. 40 ml. Ajer koniaczku. Dwadzieścia mililitrów wódki kokosowej. Możecie się spotkać z tym, iż w oryginale jest rum kokosowy, ale o wódkę kokosową u nas jest dużo łatwiej. Następnie 20 ml likieru amaretto. I znowuż, możecie kupić syrop amaretto i go połączyć z wódką i będziecie mieli likier. Albo nawet dać zaprawy migdałowej troszeczkę, no ale trzeba by wtedy zwiększyć ilość wódeczki. Również 20 ml. 20 ml soku ananasowego. I 15 ml śmietanki. Ja używam takiej 18-procentowej. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka. I do dekoracji dam wysuszony plasterek ananasa, ale najpierw. Pyszny, kremowy, kokosowo-migdałowy koktajl. Bardzo proszę. I moje trzy propozycje na wykorzystanie jajek są gotowe. Zastanawiam się, pod jaką postacią wy lubicie jajkach. Napiszcie to w komentarzach. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.